Czy w tym roku dojdzie do 2 lub 3 obniżek stóp procentowych w Polsce? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Witaj, Michał. Dzień dobry, witam serdecznie. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła nas i to dobrze, ale tym bardziej aktualna stała się dyskusja, ile obniżek stóp procentowych i kiedy. Czego spodziewają się inwestorzy? Jaki wariant obstawiają? W tym momencie zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na obniżkę i najprawdopodobniej do marca, do publikacji marcowej projekcji inflacyjnej nie dojdzie do takiej obniżki, więc można oczekiwać, że prawda, że będziemy mieli jeszcze w lutym brak obniżki, natomiast marzec już jest takim znakiem zapytania, ponieważ podczas marcowego posiedzenia członkowie Rady będą już mieli najnowsze projekcje inflacyjne. Wielokrotnie profesor Glapiński mówił o tym, że do marca nie ma co liczyć na jakiekolwiek zmiany, no chyba że doszłoby do publikacji jakichś bardzo zmiennych danych gospodarczych. Natomiast na ten moment widać, że te dane są całkiem optymistyczne, czyli inflacja CPI spadła do 6,1%, więc jest to bardzo niski odczyt i w najbliższych miesiącach można spodziewać się tego, że ta inflacja w dalszym ciągu będzie spadać, przede wszystkim ze względu na ten efekt bazy. Jeszcze, prawda, styczeń oraz luty. W lutym 2023 roku mieliśmy najwyższy poziom inflacji w Polsce. Więc dlatego za luty można spodziewać się tego, że ta inflacja będzie naprawdę bardzo, bardzo niska, być może nawet poniżej 5%. Więc nawet są optymiści, którzy mówią, że trafi w cel inflacyjny, czyli 2,5%. Oczywiście jest na to szansa, natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w kolejnych miesiącach ta inflacja będzie odbijać ze względu na to, że jednak ten efekt bazy nie będzie już taki silny i na ten moment projekcje inflacyjne wskazują na to, że inflacja w 2024 roku uśredni się na poziomie 4,6%, więc nawet jeżeli mielibyśmy, prawda, w lutym inflację rzędu celu inflacyjnego, czyli 2,5% czy 3,5%, jeżeli patrzymy sobie na odchylenia, no to tak czy inaczej w kolejnych miesiącach jednak będziemy mieli odbicie. I teraz pojawia się kluczowe pytanie, czy można liczyć w ogóle na obniżki stóp procentowych. I jeżeli inflacja w dalszym ciągu będzie spadać w Polsce oraz na całym świecie, no to w pewnym momencie musielibyśmy zauważyć obniżki. W tym momencie różnica pomiędzy inflacją oraz stopą procentową jest najniższa od 2019 roku, więc bardzo szybko może dojść do tego, że będziemy mieli realne pozytywne stopy procentowe, co generalnie jest takim czynnikiem, który może na przykład zaszkodzić rynkowi akcji. Z drugiej strony, jeżeli dojdzie do obniżek stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej czy Europejskiego Banku Centralnego, no to najprawdopodobniej Narodowy Bank Polski również przystąpi do dalszych obniżek stóp procentowych. Jednym z ryzyk, które może jednak doprowadzić do tego, że stopy procentowe pozostaną na długi czas bez zmian, jest bardzo ekspansywna polityka fiskalna. Nowy rząd planuje dosyć duży deficyt, co wskazuje na bardzo duże wydatki i pytanie, czy te wydatki będą nakierowane na dalsze pobudzanie konsumpcji. Jeżeli będzie to pobudzanie konsumpcji, wtedy może dojść do odbicia inflacji. Natomiast jeżeli większe wydatki będą nakierowane raczej na inwestycje, tu oczywiście pojawi się droga do dalszych obniżek stóp procentowych, więc oczywiście bank centralny będzie patrzył na inflację, ale jednocześnie też będzie patrzył się na to, w jaki sposób polityka fiskalna będzie wpływać na dynamikę cenową. Czyli jaki jest twój scenariusz bazowy? Ile obniżek? Czy będą i ile? Moim zdaniem na ten moment w marcu najprawdopodobniej nie będzie obniżki, chyba że inflacja faktycznie zbliży się bardzo mocno do celu,
Natomiast w tym roku myślę, że te obniżki będą możliwe pod koniec drugiego kwartału lub w drugiej połowie tego roku i myślę, że będą to trzy obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, co oznaczałoby, że do końca tego roku główna stopa procentowa sięgnie poziomu 5%. Oczywiście nie jest to bardzo niska stopa procentowa, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że czasy niemal zerowych stóp procentowych najprawdopodobniej szybko nie powrócą lub nie powrócą w ogóle, ponieważ w dalszym ciągu ta projekcja inflacyjna pokazuje, że inflacja jest jeszcze bardzo wysoka i wysoka pozostanie, więc jeżeli średnia inflacja w tym roku ma wynosić 4,6, nie spodziewałbym się, żeby najnowsza projekcja inflacyjna jakoś bardzo mocno odbiegała od tej listopadowej, no to jednak to powoduje, że te stopy procentowe będą raczej w pobliżu tej średniej inflacji za 2024 rok, czyli no nie powinny spaść poniżej 4,6%, więc myślę, że taka prognoza 5% na koniec tego roku jest taką konserwatywną prognozą. Jakich obniżek stóp procentowych możemy spodziewać się w tym roku? O tym rozmawiałem z Michałem Staniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę, Michał. Pozdrawiam. Dziękuję również.